Dzień dobry, witam w tym pięknym dniu. Dzisiaj jedziemy sobie do Gdańska z rana. Dzień dobry, tak więc orężem dzisiejszego dnia jest strój startowy i buty kolarskie, a miejscem przeznaczenia jest to, co widzę przed sobą, czyli oto przybytek Velolab Centrum Fizjoterapii i Biomechaniki Shalala. Tak więc dzisiaj sizing, czyli przybyłem do miejsca, gdzie robiłem fitting, a dzisiaj inne magiczne słowo, czyli sizing, czyli jako, że planuję sobie nabyć rower czasowy, to chciałem się sprawdzić, do czego będę dokładnie pasował i więc co chwila. Tak, sizing, więc to jest to, po co tutaj przyszedłem do jednego pana i do drugiego pana i po co to komu? Czekaj, to wiesz co, to dam tobie telefon. No bo szykuję się do zakupu tej czasówki i Łukasz stwierdzi, że tutaj mogę lepiej wybrać rozmiar, bo faktycznie jeśli chodzi o ten mój zakup, miała być rama L-ka, później wyszło, że jest rama XL-ka, jak to bywa, rozbija się o cenę, no i że XL-ka mogę dostać w tej dobrej cenie, więc podpytałem Łukasza, czy można by się dopasować tutaj na tym oto cudzie techniki. No i właśnie padło takie słowo jak sizing, więc o co chodzi? Sizing jest czymś takim jak backfitting przed zakupem roweru, czyli poznajesz jakie parametry pozycji są niezbędne, żebyś ty czuł się dobrze na rowerze, i potem sprawdzamy, czy ten rower da się ustawić pod ciebie dokładnie w te wartości, które trzeba. Czyli w momencie, kiedy szukasz Treka Speed Concepta, to w tabeli geometrii ramy nie znajdziesz tam parametrów frame stack i frame reach, czyli tych wartości takich określających, jak ta rama jest zbudowana, tylko znajdziesz konkretną informację, na jakiej wysokości będą pady lemotki i jak daleko będą te pady lemotki w stosunku do supportów, tak jest to opisywane. I twoje parametry mamy znane, ale jedna osoba będzie potrzebowała tą kierownicę, czy będzie mogła mieć tą kierownicę zdecydowanie wyżej, inna jeszcze zdecydowanie niżej, i dzięki tej maszynie, która ma płynny zakres regulacji, możemy ustalić tak naprawdę granice, kiedy ta pozycja jest niepotrzebnie wysoka, kiedy jest ekstremalnie niska, kiedy czujesz się komfortowo, żeby zostać w tej komfortowej pozycji i dobrać resztę parametrów. Dzięki temu właśnie, tak jak w twoim przypadku, masz okazję kupić tańszy rower, bo masz pewność, że ten rozmiar XL również będzie dla ciebie bardzo dobry, bo tak naprawdę według tabeli mógłbyś mieć rower, jeśli chodzi o wysokość ustawienia padów, zarówno M-kę, zarówno L-kę, jak i XL-kę. Każdy z nich na swój sposób można by ustawić, potem byłby problem tylko z długością, ale wiem, że ta XL-ka z tym konkretnym mostkiem będzie umożliwi odtworzenie tej właśnie pozycji, którą dopracowaliśmy dzięki liczynnikom optycznym i twojej takiej ocenie. Jak się jest samopoczucie. No i z tą L-ką i XL-ką wyszło to, że z XL-ką jest jakby w środku przedziału, więc tak. Regulacja góra do... Będzie z dzięki monospecjalnej będzie łatwiejszy zakres, żeby ewentualnie tę kierownicę jeszcze o te 2 czy 3 cm podnieść, to będzie to do zrobienia na ten samodzielnie. No dobra, no to jakby z mojej strony mi to dało tyle, że jakby faktycznie ta XL-ka jest lepsza, bo... No bo jeśli bym szedł do sklepu, no to czy XL-ka, czy XL-ka bym usiadł, no to pewnie by było dobrze. Nie? No w M-kę bym nie szedł, bo nie jestem, nie czuję się na M-kę. Ale no to co dla mnie to dało, to, że fajnie widać, że faktycznie jest się w tym środku przedziału, tak? No bo z L-ką, jak spojrzymy na tę tabelę, no to było tak, że no jestem jakby na górze jednego mostka, tak, a na dole innego mostka, więc faktycznie
byłaby regulacja jeszcze większa, ale tylko w jedną stronę. Tak, w jedną stronę. No to, co pozwala też dzięki temu sizingowi, ten proces jest dynamiczny, czyli tak naprawdę w trakcie pedałowania czujesz, kiedy ten rower robi się za niski. Jak przesiadasz się z jednego roweru na drugi rower, to pierwsze wrażenie może być, a nie najgorzej, a trochę się podniesie, będzie dobrze, troszkę się opuści, będzie dobrze, a tak naprawdę może się okazać, że ten zakres regulacji będzie niewystarczający. No i dzięki temu wiemy konkretnie, jaki ten parametr jest ważny. I większość producentów rowerowych teraz przestaje już podawać informacje na temat, jak zbudowana, jak wysoka, jak długa jest rama, tylko faktycznie, gdzie znajduje się kierownica. I tak samo kupując wysyłkowo rowery innych firm, Canyon wprowadza teraz takie parametry, jak właśnie handlebar reach i handlebar stack, czyli te pomiary do środka kierownicy, a nie do główki ramy. To też są wartości, które dzięki temu urządzeniu możemy od razu zidentyfikować i poznajesz, jak wysoki ten rower musisz mieć, jaka będzie relacja wysokości środka do kierownicy. I to sprawia, że kupując rower, nie popełnisz błędu, on jest zły. A oprócz tego, jeśli na przykład nie wiesz, jaki rower kupić, tak naprawdę rozpatrujesz jeden rower, konkretny model, może w dwóch rozmiarach, ale może być tak, że ktoś naprawdę nie wie, jaki by potrzebował rower i wtedy korzystamy z bazy danych oprogramowania Guru Bike Discovery i na tej podstawie mogę zasugerować spośród tam 100 producentów rowerów, które będą pasowały do tego, co tutaj jakby się ustaliło. No dobra, czyli sizing przed zakupem roweru zrobić można by. Czy ile trwa sizing, jeśli ktoś przechodzi pierwszy raz i nie ma żadnych danych o nim? 2 godziny. Rezerwujemy. Czyli krócej niż fitting. Tak, zdecydowanie. Bo w przypadku, czym się różni sizing, czyli taki bike fitting przed zakupem od bike fittingu? Przede wszystkim sizing nie analizuje tak dokładnie budowy twojego ciała. To, co jest najważniejsze z punktu widzenia proporcji zgięcia, zasięgu, proporcji ciała. Nie analizujemy przy sizingu właśnie różnych asymetrii występujących na rowerze, nie robimy pomiaru dwustronnego, nie robimy pomiarów tensometrycznych na siodełku i nie ustawiamy bloków. Okay. To są te elementy, które sprawiają, że wystarczą nam 2 godziny, a nie 4 w przypadku całego backfittingu. Dobra, ale mając pomiary i raport z sizingu, można sobie coś tam pokombinować samemu, jeśli chodzi o dopasowanie roweru? Jak najbardziej, tak. Dostajesz raport z konkretnym ustawieniem, który będzie dobry, ale jeszcze można to dopracować, ustawienie bloków, właśnie kąty pochylenia siodła, pewne takie bardziej precyzyjne, takie mikro ustawienia. Na pewno ta pozycja w przedziale centymetra nie będzie różniła się od tej ostatecznej w przypadku backfittingu. Znaczy, no tylko tak jak mówisz, czego nie ma w sizingu jest. Są 2 punkty z tego, które najbardziej tak naprawdę dokuczają. Znaczy, no może nie najbardziej, nie? No, może zależy od przypadku, tak? Ale siodełko na pewno i w moim przypadku akurat stopy, nie? Może trzeci punkt z tego, czyli ręce, może u innych też dokuczają, ale akurat po sizingu myślę, że tego tematu nie powinno być, bo tego obciążenia na rękach nie powinno być takiego. System Retour mierzy do tego punktu remontki, a Trek podaje do środkowego punktu. Pan ma 8 cm, więc dodajemy 4 cm do tej wartości 443, czyli mamy 483. To jest armbar reach i 670 po właśnie armbar stack. I teraz tutaj długość tych padów jest zapisana w tej tabelce tu, że on jest od medium, pozycję centralną ma od 460 do 476, a długi ma od 503 do 520. A ty potrzebujesz 483. To żaden nie wpada. To wpada ten, ale nie w tym ustawieniu. Nie w tym ustawieniu regularnym. Zresztą mówmy się, że tutaj brakuje
7 mm. Mhm. 7 mm to jest to co czułeś. Nie zastanawiałeś się nad 1,5 cm. Mhm. To też jest, on jest, na pewno bym wolałbym zatwierdzić ten troszeczkę krótszy niż ten odrobinę za długi. On nawet będzie 2 cm za długi. I to jest rozwiązanie. Czyli potrzebujesz XL-kę z mostkiem medium near. Czyli z tych 6 mostków do wyboru krótki mostek o średnim kącie nachylenia i 25 mm monospacer. Możliwości obniżenia tego roweru przyszłościowo będą niewielkie. Trzeba by już wtedy wyjąć ten monospacer, czyli tylko będzie centymetr, przyszłościowo będzie łatwe o 1 cm obniżenie tego roweru. Obniżenie o więcej już by wiązało się z tym, że trzeba by dać mostek low i near, dać maksymalnie wysoki monospacer, i to ale też by się wiązało z wymianą mostka, że wtedy musiałbyś wejść jakby w szczyt tej tabeli. No dobra, to kwestia i tak się będzie jeździło na czymś takim, jak on centymetr można obniżyć. To ustawienie jest i tak bardzo, bardzo optymalne. Jest agresywne, więc... Mhm. Więc... A podwyższyć też mogę. A podwyższyć, na przykład, tak, chciał to podwyższyć wtedy spokojnie można będzie wejść na ten 45 mm monospacer. Na razie! Ups. No i po zabawie. Tak, dużo wiedzy jak zwykle. Wychodziłem 40 minut, ale sympatycznie było. I cóż, człowiek jak korzysta z takich usług, to się dopiero dowiaduje, jak dużo nie wie, i to jest trochę straszne. Taka, im człowiek więcej wie, tym czuje się głupiej. No ale nic. Wyszło dobrze, wyszła zmiana z L-ki na XL-ki, tak jak tam opowiadałem, że wyszła naturalnie z uwagi na po prostu ofertę handlową. To zmiana wyszła jednak wręcz na plus. Myślę, że ta XL to będzie za duża, a wyszło super. Więc tym bardziej jestem zadowolony, że tutaj podjechałem do Łukasza. No i cóż, i jedziemy dalej. Teraz wystarczy tylko kupić rower. Każdy umie zapłacić za rower i cieszyć się nowym nabytkiem. Ale na to myślę, że poczekam dobrych kilka tygodni, a może z miesiąc, a może ze dwa. Zobaczymy. Muszę jeszcze obgadać, przegadać temat z różnymi osobami. No, a teraz ja jadę jeszcze do fizjo. Mam nadzieję, że po 2 dniach nic nie robienia wreszcie dzisiaj pójdę coś pokręcić, pobiegać albo cokolwiek. Nawet po tym fizjo. I tyle. A vloga na dzisiaj kończę, bo i tak wyszedł długi. Więc do zobaczenia w poniedziałek, we wtorek rano pewnie, jeśli w poniedziałek będę nagrywał vlogaska. No, wczoraj nie nagrywałem, bo... Znaczy nagrywałem w sumie, ale go nie chciało mi się złożyć, więc nic nie opublikuję. Ale w poniedziałek po weekendzie na pewno będzie pełna moc, więc... No więc coś nagram. Więc... Żegnam się, tym razem w takich pięknych okolicznościach przyrody, ponieważ jest jasno. Więc żegnam się i życzę miłego weekendu. Narka!